Nowa część serii przywraca cykl do zręcznościowych korzeni, zapewniając oryginalne tory z porywającym wyborem samochodów i stylu. Hej, z tej strony Drunk Paris, a wy oglądacie recenzję Dirt 5 wydaną na konsolę PlayStation 5, obie wersje Xbox Series oraz komputery osobiste z systemem Microsoft Windows. Tytuł oferuje 63 auta w 13 różnych klasach, wśród których znajdziemy zarówno współczesne rajdówki, klasyki motoryzacji, jak i również auta z lat 80. i 90., czy też samochody rallycrossowe. Dostępne klasy zostały podzielone na grupy od S do C, przy czym rywalizacja w grupie S reprezentuje najbardziej ekscytujące rajdy. Głównym trybem gry jest rozgałęziony 5-rozdziałowy 130-eventowy tryb kariery, który oferuje różnorodne wyścigi, takie jak próby czasowe na trudnym terenie czy wydarzenia Gymkhana, w których kluczem do uzyskania wysokiego wyniku jest widowiskowa jazda i długie drifty. Niestety całość towarzyszy kiepska historia opowiedziana w serii podcastów Między wyścigami. Prowadzą ją prawdziwi podcasterzy James Pumphrey oraz Nolan Sykes. W trakcie zawodów gracze usłyszą także przewodnika Alexa A.J. Jennika, któremu głosu użyczył Troy Baker, znany z roli Joela w The Last of Us, a także głównego rywala Bruna Duranda, którego kreuje Nolan North, czyli Nathan Drake z serii Uncharted. Choć kwestie fabularne są tutaj dość marginalne, to mimo wszystko stanowią miły dodatek, który może zmotywować graczy do kontynuowania rozgrywki z większą pasją, determinacją oraz ciekawością głównej opowieści. Dostępne rodzaje tras obejmują wiele różnych zawodów, takich jak Ultracross, Rally Ride, Land Rush, Pathfinder, Gymkhana, Steam Pit, Sprint, Time Trial oraz Icebreaker. Każdy z tych rodzajów trasy ma swoje unikalne cechy i wymaga od gracza innego podejścia. Ultracross, Rally Ride i Land Rush to zawody najbardziej zbliżone do standardowych wyścigów, jednak w trakcie tych etapów trudność może wzrosnąć w zależności od terenu i pogody. Pathfinder stawia na trasy pagórkowate, skaliste i wąskie ścieżki, które wymagają od gracza umiejętności pokonywania prawie pionowych podjazdów. Gymkhana to tryb kaskaderski, w którym gracz musi wykonywać widowiskowe manewry, takie jak drifty i okrążenia wokół obiektów, aby zdobyć jak najwięcej punktów. Etapy te często bywają frustrujące, ponieważ wymagają precyzyjnej kontroli nad pojazdem i umiejętności dostosowania się do zmieniających się warunków na torze. Steam Pit, Sprint, Time Trial oraz Icebreaker to kolejne rodzaje tras, które mają swoje unikalne wyzwania. W Steam Pit i Sprint gracz musi pokonać trasę z przeszkodami, podczas gdy w Time Trial musi zmierzyć się z czasem i zminimalizować przejazd potrzebny na ukończenie trasy. Icebreaker to nietypowy tryb, w którym gracz musi ścigać się po tafli śliskiego lodu, co wymaga dużo umiejętności i precyzji. Wszystkie te rodzaje tras wymagają od gracza cierpliwości, umiejętności dostosowania się do warunków i precyzyjnej kontroli nad pojazdem. Trudność w ukończeniu każdego etapu może się znacznie różnić, ale osiągnięcie sukcesu i zdobycie wysokiego wyniku jest zawsze satysfakcjonujące. Oprócz samej wygranej występują trzy mini wyzwania, losowo wybierane dla każdego wyścigu. Zadania te polegają na wykonywaniu określonej liczby driftów, utrzymaniu pierwszego miejsca przez pewien czas oraz innych, mniej wymagających zadań. Choć dodają one pewnej głębi i pozwalają zdobyć pełną gamę medali w karierze, to w rzeczywistości nie dostarczają one żadnej pożądanej satysfakcji. W grze przygotowano łącznie 10 lokacji, które zapewniają ponad 70 różnych tras. Zdecydowano się zrezygnować z licencji na oficjalne zawody, wprowadzając własny różnorodny system rozgrywek. Gracze będą mieli możliwość podróży do takich rejonów jak Rio de Janeiro, Grecja, Włochy, Maroko, Norwegia, a także do obszarów USA czy Chin. Każda lokacja charakteryzuje się indywidualnym stylem i oferuje zróżnicowane poziomy trudności. Przygotowane trasy w grze zasługują na uznanie za swoją skomplikowaną, ale łatwo w opanowaniu konstrukcję z różnorodnymi powierzchniami i rozgałęzionymi trasami, które prezentują się świetnie podczas jazdy. Odcinki te mieszają się w ciągu dnia i nocy z dynamiczną pogodą oraz efektami świetlnymi, co dodatkowo podnosi walory wizualne gry. Firma Codemaster opracowała doskonałe warunki atmosferyczne dla nowej generacji gier wyścigowych. Burza piaskowa w Maroku czy śnieżyca i oślepiające błyskawice w Norwegii sprawiają, że rozgrywka staje się bardziej efektowna i widowiskowa. Nawet podczas jednego wyścigu gracze mogą doświadczyć pięknych zachodów słońca lub gwałtownych opadów deszczu. W tym aspekcie gra wybija się ponad konkurencję. Jednym z minusów trybu kariery jest jej długość. Gracz, który chce tylko dostać się do finałowego wyścigu tak szybko jak to możliwe, zajmie mu to około 6 godzin gry. Jednak jeśli chce zagrać w każdym wydarzeniu, odblokować dziesiątki wątków, zmierzyć się z trudniejszymi kierowcami w bonusowych wydarzeniach, to zabawa na co najmniej kilkadziesiąt godzin.
porównaniu do poprzedniej gry, nowa odsłona została bardziej uproszczona i zawiera mniej mikrozarządzania, takich jak suwaki, systemy zespołowe i regulacje opon na różnych powierzchniach. Model jazdy jest bardziej zręcznościowy i przypomina mechanikę Motor Storm z PlayStation 3, choć zauważalnie są różnice między prowadzeniem auta z napędem na 4 koła, a z napędem tylko na tylnią oś. Niestety przyjemność jazdy jest ograniczona i brakuje uczucia prędkości. Wiele zakrętów można pokonywać bez hamowania, co sprawia, że rozgrywka staje się mało atrakcyjna w późniejszych etapach gry, mimo że początkowo model jest całkiem przyjemny. Jeśli chodzi o przeciwników, sztuczna inteligencja potrafi być szczególnie wymagająca na najwyższym poziomie trudności. Kierowcy potrafią bardzo utrudniać rywalizację, szczególnie w końcowych etapach, gdzie osiągają momentami nieprawdopodobne prędkości. Przejazdy na początku gry stają się wówczas ciężkimi bitwami, gdy zbliżamy się do zdobycia trofeum. Ta zmiana przypomina pierwsze gry z serii Dirt, które skupiały się bardziej na zabawie niż na realizmie. Dziwnym zabiegiem jest zupełnie pominięcie powtórek po ukończonym wyścigu, które zawsze dawały mnóstwo satysfakcji podczas ich oglądania. Na osłodę tego faktu studio przygotowało popularny już tryb fotograficzny, który nie powala mnogością funkcji, ale w jakimś niewielkim stopniu rekompensuje brak wspomnianych powtórek. Produkcja oferuje również kilka dodatkowych trybów poza karierą. Jednym z nich jest Playground, w którym gracze mogą dowolnie tworzyć swoje własne trasy i udostępniać je innym graczom. Można tutaj spędzić mnóstwo godzin, a co bardziej kreatywni użytkownicy mają spore pole manewru. Tryb Arcade pozwala na grę w mocno zapomnianej już mechanice wieloosobowej zabawy offline. Wyścigi wówczas odbywają się na podzielonym ekranie, pozwalając zmierzyć się z trzema innymi osobami i trzeba przyznać, że taka forma zabawy dostarcza mnóstwo frajdy. Możliwości personalizacji pojazdów w grze są ograniczone w porównaniu do innych produkcji, a dostępne wzory i naklejki wydają się mało interesujące i mało zróżnicowane. Schematy wzorów są nudne, a naklejki utrzymane w nieco komiksowym stylu i nie wzbudzają większych emocji. Oczywiście istnieje możliwość korzystania z gotowych presetów przygotowanych przez twórców, ale nie są one dostępne dla każdego pojazdu i odblokowane są dopiero w późniejszych etapach gry. Tytuł nie oferuje możliwości modyfikacji parametrów pojazdów, a jedynie ogólne statystyki, w których A oznacza najniższy poziom, a S najwyższy. Chociaż efekty pogodowe są w grze imponujące, tak ogólna grafika jest nieco nierówna. Samochody są wystarczająco szczegółowe, ale podczas wyścigów na trasie dzieje się bardzo niewiele. Drzewa i ludzie w pobliżu trasy pozostają w dziwnym bezruchu. Wprawdzie podczas szybkiej jazdy gracze rzadko zwracają na to uwagę, jednak kwestia rysowania się obiektów otoczenia pozostawia wiele do życzenia. Miłym za to dodatkiem jest kamera umiejscowiona wewnątrz pojazdu, która może nie oferuje takiej jakości jak w produkcjach z serii Forza, to stanowi ciekawą opcję szczególnie dla osób grających na kierownicy. Ścieżka dźwiękowa nie powala doborem utworów, ale można usłyszeć kilka starych, popularnych elektronicznych perełek od takich zespołów jak The Prodigy czy The Chemical Brothers. Pojawiają się także nowsze produkcje reprezentujące dynamiczne, rockowe brzmienie, takie jak Pearl Jam czy The Killers. Oczywiście nie brakuje również efektownych dźwięków silnika i wydechu. Niestety w kwestiach technicznych występują pewne problemy, które mogą rozpraszać podczas gry. Częste pojawianie się cieni i migotanie świateł, sporadyczne problemy z teksturami i szczeliny w nawierzchni, które pozwalają zobaczyć nieskończoną przestrzeń za grą. Nie rujnują doświadczenia, ale są wystarczająco uciążliwe, aby odciągnąć uwagę od efektownych walorów produkcji. Piąta edycja gry na nowych platformach działa w trzech trybach. Pierwszy z nich zachowuje dynamiczną rozdzielczość 4K i 60 klatek na sekundę, drugi zachowuje natywne 4K kosztem gorszej jakości grafiki, a trzeci stawia na 120 klatek zmniejszonej rozdzielczości 1440p oraz 900p. Dirt 5 to zdecydowanie bardziej rozrywkowa gra, która może nie zadowolić miłośników tradycyjnych rajdów wyścigowych. Gra zachwyca świetną oprawą warunków atmosferycznych, ale brakuje tutaj większej głębi. Mimo że produkcja nie wyróżnia się jako techniczna wizytówka nowej generacji, to nadal może przyciągnąć niedzielnych fanów tego gatunku.